serdecznie witamy wszystkich na Dniu Języków Obcych w Zespole Szkół Mechanicznych. Prosimy, by głos zabrał dyrektor szkoły, pan Jan Łata. Serdecznie wszystkich witam podczas drugiego konkursu językowego. Dzisiaj będziemy mieli konkurs z języka niemieckiego. Serdecznie witam naszych gości ze strony polskiej. Mamy również dzisiaj gości z Republiki Czeskiej. I proszę pozwolić, że przywitam wszystkich naszych zacnych gości. Pana radnego Sejmiku Wojewódzkiego, a zarazem dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Głuczycach, pana Zbigniewa Ziółko. Pana komendanta Powiatowej Straży Pożarnej, brygadiera Wojciecha Semeniuka. Zastępcy komendanta Powiatowej Straży Pożarnej, pana kapitana Waldemara Hołownię. Pana podporucznika Bartłomieja Kawuloka, rzecznika prasowego, dyrektora zakładu karnego w Głuczycach. Panią Sandrę Zjawin z Komendy Powiatowej Policji Starszego Posterunkowego. Panią dr Barbarę Piechaczek, dyrektora Powiatowego Muzeum Ziemi Głuczyckiej. I serdecznie witam naszych gości z Republiki Czeskiej, panią dyrektor szkoły zawodowej, z którą będziemy podpisywali dzisiaj umowę o współpracy z Krnowa, panią inżynier Wierę Predykantową. Przepraszam. Panią kierowniczkę Domu Młodzieży, internatu szkoły, panią Eugenię Huterową. Zastępcę dyrektora do nauki praktycznej zawodu, tak to u nas jest, pana inżyniera Piotra Fojtik. I naszego koordynatora partnerstwa i współpracy, pana byłego dyrektora tej szkoły, można powiedzieć przyjaciela, pana inżyniera Zdenka Welne. Serdecznie witam telewizję Głuczyce, pogranicze, przepraszam, i nawet pan Marian mnie nie poprawia, pana Mariana Pospiszyla. Również twoje Głuczyce. Grono pedagogiczne nauczycieli gimnazjów, którzy do nas przyszli razem ze z uczniami klas gimnazjalnych. Serdecznie witamy w Zespole Szkół Mechanicznych. I skoro jestem już przy głosie, chciałbym kilka zdań powiedzieć na temat naszej szkoły. Jesteśmy placówką, która istnieje tutaj w naszym powiecie już od ponad 40 lat. Za 3 lata będziemy obchodzili już 50-lecie. Mamy 20 oddziałów, 3 typy szkół, zasadniczą szkołę zawodową, liceum ogólnokształcące mundurowe i technika. I kształcimy również w systemie policealnym. Jak wygląda nauka w klasach zawodowych i w technikum, o tym powie pan kierownik kształcenia praktycznego. Natomiast na dzień dzisiejszy w naszych murach przebywa 425 uczniów. Ta cyfra jest zmienna ze względu na to, że jedni odchodzą, zmieniają kierunki, przechodzą do innych szkół, przychodzą inni do nas. Także tak to wygląda na co dzień. Natomiast jeżeli chodzi o kształcenie, od kilku lat mamy nowe kierunki. Praktycznie dwa kierunki, które razem, można powiedzieć, wystartowały: technik pojazdów samochodowych i technik informatyk. I od zeszłego roku technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
i w tym roku technik logistyk. Także mam nadzieję, że każdy z Was, który będzie chciał kontynuować dalej naukę w szkołach ponadgimnazjalnych, będzie również mógł znaleźć tutaj swoje miejsce w tych kierunkach, które prezentuje nasza szkoła. Muszę tylko powiedzieć i chciałbym się pochwalić, że pracuje tu bardzo dobra kadra. Są wspaniali uczniowie, którzy po przyjściu sami przekonują się na własnej skórze, że panuje tutaj dobra atmosfera. Można porozmawiać z każdym nauczycielem na różne tematy, nie tylko nauki. Także serdecznie zapraszamy. I oprócz tego mamy jeszcze panie z administracji, które też otaczają opieką tych wszystkich, którzy pierwsze kroki kierują pierw do sekretariatu, a później dopiero do klas lekcyjnych. Także serdecznie zapraszam i dziękuję bardzo. Bardzo cieszymy się, drodzy uczniowie z Gimnazjów Powiatu Głubczyckiego, że przyjęliście nasze zaproszenie. Posłuchajcie proszę słów kilka o szkole, do której przybyliście. Prosimy o zabranie głosu kierownika szkolenia praktycznego pana Andrzeja Wesołowskiego. Wszystkim jeszcze raz dzień dobry. Serdecznie witam przede wszystkim zaproszonych gości i was, młodzieży z gimnazjów głubczyckich. Wspaniałe spotkanie, bo proszę popatrzeć, jest już drugi konkurs językowy, czyli taki związany troszeczkę z takim językiem i krajami międzynarodowymi. I jednocześnie mamy takie spotkanie polsko-czeskie, gdzie też będziemy podpisywać pewną współpracę. I mało tego, tak oglądając te slajdy, widzę, że też przyjaźń taka między Mikołajem a Dziadkiem Mrozem. To też taka przyjaźń troszeczkę międzynarodowa, prawda? Więc wszystko nam się dzisiaj zamyka w jednej kwestii, czyli jak gdyby minimalizacji naszego świata. On się staje mały. I potrzeba rozmawiania w językach obcych dzisiaj jest niezbędna, żeby sobie później łatwiej radzić w życiu dorosłym. Stąd łączymy zarówno nauczanie języków obcych, języka polskiego, przedmiotów ścisłych ogólnie mówiąc, z nauczaniem zawodowym, bo jest bez połączenia, nie ma efektów po prostu. Dzisiaj dobry specjalista, dobry technik, dobry zawodowiec, że tak powiem, jest dobrze wykwalifikowany wtedy, kiedy doskonale umie władać różnymi językami. Bo wiemy, że nawet dzisiejsze zakłady, duże zakłady, które znajdują się na terenie powiatu głubczyckiego, mają współpracę praktycznie z całym światem. Dobrze wiecie, bo też wasi rodzice pewnie pracują w tych zakładach, że wymiana handlowa z naszych firm nie ogranicza się tylko do naszego wewnętrznego rynku, ale również do rynku europejskiego. Kilka słów o naszym kształceniu zawodowym. Praktycznie szkoła ma taką ofertę edukacyjną, że potrafi dla każdego ucznia dostosować tą ofertę do jego potrzeb i umiejętności. Dobrze wiemy, że w gimnazjum są uczniowie bardzo dobrzy, są uczniowie lepsi i może troszkę słabsi, jeśli chodzi o nauczanie przedmiotów. I też po ukończeniu gimnazjum trzeba odpowiednią szkołę sobie wybrać. Stąd oferta edukacyjna Zespołu Szkół Mechanicznych, jeśli chodzi o kształcenie zawodowe, jest pełną. Dla każdego jest miejsce w naszej szkole. I tak mamy ten podział taki podstawowy, o którym mówił już pan dyrektor. Mamy liceum ogólnokształcące. Troszkę mniej szkoła taka dla mnie, bo ja zajmuję się głównie szkołami zawodowymi, a to jest tylko szkoła ogólnokształcąca, ale z takim kąsikiem mundurowym. Tu siedzą władze, że tak powiem, goście mundurowi, wiedzą, na czym sprawa polega. Czyli klasa taka,
która uczy się dodatkowo, oprócz tych wszystkich przedmiotów, które są związane z kształceniem ogólnokształcącym, również zasad musztry, takiego szacunku dla munduru, dla służb mundurowych, w ogóle dla służb. Dzisiaj tylko powiem, że dobry fachowiec, zarówno w technice, to taki, który dobrze umie mówić również w językach obcych. Stąd takie połączenie, jeśli chodzi o konkursy językowe. Ja w swoim imieniu chciałbym tylko życzyć udanego konkursu i dobrych wyników i samych zwycięstw. Dziękuję. Prosimy o zabranie głosu przedstawicieli służb mundurowych, którzy od wielu lat współpracują z naszą szkołą, prowadząc zajęcia w klasach mundurowych. Ja tak widzę, zostałem wezwany do tablicy, jak zwykle pan dyrektor mnie o tym uprzedził. Nie jestem w stanie być dobrze dokładnie powiedzieć na temat policji i służb więziennych, co przekazują, jaką wiedzę. Ale powiem tak, są klasy mundurowe, klasa pierwsza, druga i trzecia. Większość tych zajęć, jeżeli chodzi o Państwową Straż Pożarną, odbywa się u nas w komendzie. Czego te dzieciaki się uczą? Przede wszystkim zapoznają się z naszą jednostką, zapoznają się ze sprzętem, poznają specyfikę naszej służby, nie tylko naszej, ale i służb pozostałych. I jest to zajęcia się odbywają nie tylko i wyłącznie w salach, odbywają się również na garażach, gdzie sprzęt jest wyciągany, można go dotknąć, można z nim troszkę popracować, oczywiście w ramach bezpiecznego obsługiwania tego sprzętu ze uwzględnieniem BHP. Oprócz tego są zajęcia stricto przekazujące, w jaki sposób, jaką ścieżkę drogi można po tych szkole obrać. Głównie chodzi o to, o szkoły pożarnicze. Oczywiście jest tu zwrócenie uwagi na to, w jaki sposób, jak najlepiej się przygotować, bo tam w tych szkołach pożarniczych, czy to aspiranckich, czy oficerskich, są egzaminy dosyć trudne i ciężkie. Jeżeli chodzi o kadrę, która prowadzi zajęcia, to są to oficerowie z tej wyższej półki, jak najwyższej, że tak powiem, chwaląc się, bo też jestem tym nauczycielem, który tą wiedzę przekazuje. Oprócz tego na tych zajęciach staramy się przybliżyć bardziej sprawy związane z przepisami, nie tylko przeciwpożarowymi, ale również z przepisami mówiącymi o tym, w jaki sposób, z zasadami, jak się zachować w czasie pożaru czy w czasie innych zagrożeń. Ja mam nadzieję, że to ze strony Państwowej Straży wszystko. Jeżeli chodzi o służbę więzienną, z pewnością też i z policji są ciekawe tematy, czy to z policji dział kryminalistyki, czy jakieś inne, czy samoobrona, też są te tematy ujmowane. Jeżeli chodzi o więziennictwo, to również są przedstawione na pewno zakres pracy, jaki wykonują ci funkcjonariusze. Wiem, że od tego roku również pan Jano z samoobrony również prezentuje, w jaki sposób się zachować bezpiecznie, w jaki sposób pomóc sobie w razie zagrożenia, jeżeli chodzi o że tak powiem, te bardziej kontakty cielesne, jeżeli chodzi o atak z drugiej osoby. Ja mam nadzieję, że dzięki temu, że dzisiaj te dzieci, które będą przyjechały z innych gimnazjów, będą wiedziały na ten temat więcej. Na pewno z pewnością warto wejść na strony internetowe, jeżeli chce się obrać ścieżkę kariery dotyczącą służb mundurowych. Już teraz w gimnazjum już należy się z tym tematem przespać, tylko po to, ażeby sobie ustalić tok postępowania. Dotyczy to nie tylko chłopaków, ale również i dziewczyn. Takie w tych klasach też widzimy, co zauważono przed chwilą, że też jest trochę dzieci płci żeńskiej. Te dziewczyny rzeczywiście są niejednokrotnie od tych chłopaków trochę lepsze, bo mają trochę więcej werwy z początku. Ci mężczyźni to tacy są silni, mocni, ale jednak te dziewczyny ich trochę momentami przebijają, nie tylko psychicznie, ale też i fizycznie.
Dlatego serdecznie zapraszam tutaj do Zespołu Szkół Mechanicznych w Głubczycach, do klas mundurowych, a reszta, no już niestety po ukończeniu tejże szkoły, to już jest ścieżka kariery, która powoduje, że należy się udać do szkół nie będących na naszym terenie lub ewentualnie próbować dostać się do straży czy do innych służb mundurowych bezpośrednio po ukończeniu szkół. Na koniec tylko powiem, też jestem absolwentem Zespołu Szkół Mechanicznych, nie tutaj, nie w Głubczycach, ale w Kluczborku, technik, mechanik obróbki skrawaniem i ten zawód, który mam wcześniej wyuczony, też przydaje się w Państwowej Straży Pożarnej. Dziękuję za uwagę. Posłuchajcie także, co o naszej szkole mówią byli już absolwenci, a także ludzie z nią związani. Prosimy o zabranie głosu pana dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury Zbigniewa Ziółko. Ja dziękuję przede wszystkim za zaproszenie, panie dyrektorze. Szanowni goście, droga młodzieży, ja na początku powiem, w przeciwieństwie do pana zastępcy komendanta, że jestem absolwentem Zespołu Szkół Mechanicznych. Też jestem technik, mechanik obróbki skrawaniem. Studia też, nawiasem mówiąc, kończyłem o kierunku technicznym, a pracę swoją magisterską pisałem właśnie za, wtedy to się nazywało alternatywne źródła energii, a teraz właśnie to, co są odnawialne źródła energii. A już blisko 27 lat jestem blisko dyrektorem Miejskiego Ośrodka Kultury, także jak widać nie jest to tak, że człowiek jest przypisany do czegoś i tak samo w prowadzeniu i administrowaniu obiektem bardzo się przydaje wykształcenie techniczne. Dlatego, no i, ale szkoła z kolei, o czym chciałem też powiedzieć, szkoła jako mechanik, ja też to, co mówił pan Andrzej, ja zawsze sobie żartuję, gdy ja chodziłem do mechanika, to nie było tu ani jednej dziewczyny. I żeby zrobić dyskotekę, to żeśmy się z liceum dogadywali, gdzie zapraszaliśmy klasy z liceum, żeby przyszły do nas na dyskotekę, żeby można było potańczyć nie tylko w gronie męskim. W każdym bądź razie w mechaniku zawsze była sprzyjająca kulturze atmosfera i powiem jako dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury, że do tej pory jest tak, że chyba, nie, na pewno najbardziej takim aktywnym, w szerokim tego słowa znaczeniu, jeśli chodzi o działalność kulturalną, jest Zespół Szkół Mechanicznych. Kiedyś to był Zespół Tradycja, dalej w dalszym ciągu, który, znaczy dalej jest Zespół Tradycja, kiedyś był jeszcze Zespół Taneczny Fantazja. Dużo, dużo takich przykładów współpracy. Dlatego, jeżeli ktoś się chce wyżyć kulturalnie, to na pewno tutaj właśnie w mechaniku też będzie mógł znaleźć dla siebie jakieś miejsce, a jeżeli nie, to mechanik pomoże znaleźć to miejsce w Miejskim Ośrodku Kultury, bo mamy tych zajęć coraz więcej. Ja chciałem podkreślić jeszcze to, że tutaj w Zespole Szkół Mechanicznych, ja zresztą mam kontakt cały czas z moimi kolegami jeszcze z technikum i powiem wam jeszcze taką anegdotę. A propos językowych rzeczy, bo myśmy się uczyli w tych czasach, był jedyny obowiązkowy i jedyny słuszny język, czyli język rosyjski. Języków tu żadnych innych obcych nie było. Nie było to w tamtych czasach mile widziane, żeby w szkole się uczyć innych języków, ale był to na takim poziomie prowadzony język, że jak na studiach po pierwszym kolokwium z języka rosyjskiego bezbłędnie doktor prowadzący te zajęcia wyłowił 5 osób i się pyta, gdzie byście się uczyli języka rosyjskiego? I nas na roku było 5 tutaj z jednej klasy z technikum i my mówimy, że w technikum mechanicznym w Głubczycach. Ten pan doktor powiedział do nas w Głubczycach, to pewnie uczył was pan Łabuda, który już jest świętej pamięci nieżyjący. Mówimy tak, mówi to do mnie na zajęcia nie musicie chodzić, bo u mnie się cofniecie. I proszę państwa, ale chodziliśmy, bo zajęcia były niezwykle sympatyczne, prowadzone przez tego pana doktora. I powiem, później wylądowałem po pracy, właśnie po studiach w Warszawie pracowałem i dla grup, które przyjeżdżały z Bułgarii, z Rumunii, z Rosji, z innych krajów, tak zwanych demoludów. Robiłem za tłumacza, bo poziom języka, na którym się właśnie nauczyłem tutaj w mechaniku, w ogóle nie powodował tego, że ktoś nie zauważył, że ja nie jestem na przykład po studiach po filologii rosyjskiej. Dlatego, tak jak mówię, mechanik
zapewniał zawsze kształcenie wielokierunkowe i zawsze na wysokim poziomie, a przed różnymi egzaminami z różnych przedmiotów zawodowych na studiach u nas się drzwi nie zamykały, właśnie w tych pokojach, gdzie myśmy mieszkali w akademiku, bo czy z mechaniki technicznej, czy z podstaw konstrukcji maszyn, czy z innych właśnie przedmiotów zawodowych, do nas przychodziło się wielu kolegów uczyć przed egzaminami, bo wiedzieli, że my z tymi przedmiotami zawodowymi nigdy nie mieliśmy. No jak się do tej pory niektórzy pracują w tych zawodach, dalej nie mamy. Nawet jeden mój kolega właśnie, który razem żeśmy chodzili na studia i tutaj do mechanika, uczy w mechaniku. Nie będę też mówił, jak przyjedziecie, to się sami na pewno dowiecie, zorientujecie, ale właśnie mój kolega Marek też tu uczy w mechaniku. Także ja mogę tylko zapewnić was, że tutaj się możecie wyżyć i zawodowo, a co najważniejsze, to w tej chwili w Polsce zauważono potrzebę powrotu do kształcenia zawodowego, bo politologów, dziennikarzy z wykształceniem tak zwanym mamy już bardzo wielu w Polsce, bardzo wiele humanistycznych zawodów, ale ci ludzie nie mogą znaleźć pracy, bo nie mają żadnych umiejętności praktycznych. Dlatego chodzenie do szkoły o profilu mechanicznym, o profilu w ogóle technicznym, zawodowym przede wszystkim, nigdy nie zamyka to, co już to było mówione, możliwości potem realizowania się na studiach czy w życiu zawodowym w zupełnie innym kierunku, bo tak jak mówię, wykształcenie mam techniczne, ale w duszy mi gra humanistycznie i kulturalnie i to się mi udaje od wielu lat realizować. Również na studiach prowadziliśmy tam kabaret z kolegą, który też tu kończył Zespół Szkół Mechanicznych. Prowadziliśmy ten kabaret jeszcze i występowaliśmy w Polsce wiele lat po skończeniu studiów. Także ja tylko zawsze z przyjemnością wracam do tych murów i z przyjemnością zawsze opowiadam o tym, jak to było w tej szkole i co zawdzięczamy tej szkole. Dziękuję bardzo. Prosimy o zabranie głosu panią dr Barbarę Piechaczek, dyrektor Muzeum Powiatowego w Głubczycach. Witam serdecznie. Dobry mówca to krótki mówca, a więc cieszę się, że tutaj jestem. Cieszę się, bo większość uczniów zna mnie osobiście, odwiedza naszą szkołę. Uczniowie mechanika bywają systematycznie, ponieważ tak jak mówimy, tutaj w różnych zawodach się kształcą i efekty tych dawnej pracy rzemieślników w muzeum można oglądać. Spotykają się z różnymi źródłami tych przedmiotów, a więc są to wytwory prac ludzi różnych narodowości, z różnych kultur i te języki dzisiaj są konieczne. Kiedyś to kończył kierunek jakiś filologiczny, mógł liczyć na pracę w jakimś zakładzie, dzisiaj jest nauczycielem i dobrze, robi to dobrze, natomiast fachowiec powinien znać języki obce. Przykładem jest to, że na naszą ziemię głubczycką w średniowieczu przyjechali ludzie z dzisiejszej, z dawnej Flandrii, czyli Holandii, Danii, bo tu było lepiej. Tu przyjechali za chlebem, tutaj osiedli, stąd ta mieszanka kultur na pograniczu, tym polsko-morawskim, tym słowiańskim pograniczu jest duża. Trudno sobie w to uwierzyć, był taki czas. Dzisiaj my jeździmy za chlebem i język jest nam potrzebny. Nie wiemy, jak to się odwróci za chwilę, bo to się może bardzo szybko odwrócić i zmienić. To, co jest potrzebne, to umiejętność posługiwania się myśleniem i naszymi dłońmi, bo to jest najdoskonalsze narzędzie, przekładanie go na pracę, tą taką bardziej precyzyjną, bo większość z was będzie pracowała w różnych tokach, produkcjach studiów. I w tamtym roku zorganizowaliśmy takie spotkanie dla uczniów, między innymi też mechanika, gdzie wszelkie możliwe technologie dzisiaj cyfrowe są przekładane na badania archeologiczne i wnioski. Było to zaskakujące nawet dla mnie, jak można dzisiejszą nauką odczytać przeszłość. To są bardzo profesjonalne sprzęty, które obserwują z powietrza, które badają ziemi. Klasa mundurowa, która jest, może spotkać się z informacjami dotyczącymi przestępstw związanych z dziełami sztuki, bo to jest najlepsza gałąź dzisiaj przestępstwa jedna i to są zorganizowane gangi. A więc też z tym się spotykamy. A
wiosną przyjdę tu do Państwa i zaproszę na spotkanie z płatnerzem, który skończył szkołę mechaniczną. Dzisiaj robię kopie różnego rodzaju broni dawnej do różnych muzeów na świecie. Dobrze na tym zarabia. Jest tym świetny, a też z wykształcenia jest mechanikiem. Także takie różne drogi chcielibyśmy Wam pokazać. A spotykamy się. Tak by się wydawało w miejscu, które nie powinno nas tego nauczyć, muzeum. Jednak nie ma rzeczy rozerwanych. Jesteśmy takim organizmem, który nas łączy. A to, że jesteśmy, wychowujemy się i mieszkamy i żyjemy w małym mieście, to jest tak naprawdę nasza wielki atut i wielka broń, bo oboje z panem dyrektorem, większość z nas skończyła szkoły w dużych aglomeracjach i ci z tych dużych aglomeracji nam zazdrościli, że w naszej szkole było to, że w naszym mieście jest to, bo to jest bardziej uchwytne, dostępne, łatwiej sprawdzalne. Dzisiaj w bardzo dużym mieście po godzinie 20 trudno gdzieś wyjść, bo różnie bywa z bezpieczeństwem, a w mniejszym mieście jest to dostępne. W dużym mieście normalny uczeń nie zawsze ma dostęp do dyrektora jakiejś jednostki, a w małym bez problemu, a więc to otwiera nam horyzonty i naprawdę wyróżniamy się na tych uczelniach, a więc uczcie się zawodów, uczcie się języków, pytajcie, drążcie, zdobywajcie wiedzę, nie dajcie się zbywać, jak razu wypchną drzwiami, to wejdźcie oknem, kulturalnie, zgodnie z prawem. Postawcie na swoich, nie depcząc innych przy okazji, bo mają prawo do swojego zdania i naprawdę nie będzie Wam źle, niezależnie od tego, czym będziecie. Dobry hydraulik to świetny zawód i bardzo potrzebny. Dobry kafelkarz poradzi sobie zawsze. Dobry mechanik, jeżeli nie będzie żałował, nie będzie żałował oryginalnych śrubek, też sobie poradzi. Dobry ekonomista, słuchajcie, jakość jest naszą bronią polską, nie stracimy jej. Dziękuję. Prosimy o zabranie głosu koordynatora partnerstwa i współpracy szkół, inżyniera Zdenka Welnę. Dzień dobry, serdecznie pozdrawiam wszystkich ze strony naszej delegacji czeskiej. My już 4 lata z panem dyrektorem próbujemy przygotować współpracę i partnerstwo naszych szkół, no i w tym roku nam się udało. Jestem zadowolony z tego, że nam się udało przygotować następny program. Pierwszą częścią będą wymiany praktyk naszych uczniów. 4 uczniów ze strony czeskiej będzie w warsztatach szkoły, zespołu szkół mechanicznych i 4 uczniów ze strony polskiej będzie w warsztatach naszej szkoły w Krnowie. Drugą część chcemy załatwić jeszcze z poznaniem się i nauczycielskiego grona pedagogicznego, to znaczy wspólnie przygotujemy spotkanie na Dzień Nauczyciela na stronie czeskiej, na stronie polskiej. Spróbujemy przygotować wycieczki dla naszych uczniów i pracowników pedagogicznych i poznać piękności tego naszego regionu przygranicznego, poznać piękności Polski, poznać piękności Czech. W najbliższym czasie chcemy przygotować te praktyki, o których mówiłem, i to na miesiąc marzec 2018 i już za tydzień przygotujemy pierwsze spotkanie naszych uczniów i to spotkanie na podstawie sportowej. Będziemy realizować turniej w naszej szkole w Krnowie w siatkówce za uczestnictwa Zespołu Szkół Mechanicznych w Głubczycach, Krnowskiego Gimnazjum, waszego liceum i naszej szkoły. Bardzo cieszymy na spotkanie, cieszymy się na drużynę z Polski i wierzę, że mecz będzie bardzo udany. W ostatnim meczu 4 lata temu przegraliśmy, tak? Teraz chcemy wygrać, ale to zależy, jaka będzie jakość tych naszych uczniów i waszych zawodników. W miesiącu styczniu 2018 szef warsztatów naszych przygotuje taki konkurs wspólny, zawodowy, na którym będzie już uczestnictwo szkoły z Głubczyc. I myślę, że to będzie też bardzo udane spotkanie. To są najbliższe imprezy, które będą odbyte na terenie Głubczyc i na terenie Krnowa. To partnerstwo wychodzi nie tylko z tego, że jesteśmy blisko siebie, jest to po razu 17-18 kilometrów od szkoły do szkoły, ale i z tego, że Krnów i
i Głubczyce są miasta partnerskie. Są to miasta, które już długo, powyższe 15 lat, współpracują na wszystkich pierwszych kierunkach, czy kulturalnych, czy sportowych. A myślę, że to partnerstwo przechodzi i do szkolnictwa, a mamy inną władzę. U nas my jesteśmy pod władzą województwa, wy jesteście pod władzą powiatu, ale na tym nie zależy. Zależy na tym, żebyśmy współpracowali, żebyśmy zwiedzali jeden drugiego. I zakończę tak jak pan Ziołko kawałem. Mieliśmy projekt z miastem Prudnik. Pani Huteryła była uczestniczką tego projektu ze mną. I są to bardzo bliskie języki. Mamy dzisiaj konkurs językowy. Język czeski, język polski. No i jak było spotkanie tych naszych uczniów na terenie Prudnika, bo to bardzo udany projekt z Radiem Opole i z Gazetą Prudnicką, to siedzieli obok, przeciwko siebie ci uczniowie cześci i polscy i nie rozumieli ani jeden drugiemu i mówili wspólnie po angielsku. A dlaczego mamy my, którzy mieszkamy 20 km od ciebie, mówić po angielsku, kiedy język polski czy czeski jest bardzo bliski i myślę, że możemy i w ramach tej współpracy naszych uczniów i pracowników jego nauczyć. Dziękuję. A oto goście specjalni naszej dzisiejszej uroczystości. Dietmar Ross i Santa Claus. Ho, ho, ho! Merry Christmas! Two big blue eyes, a very little nose, a long snowy beard, and cheeks like a rose. A round big man with a huge pack. Hooray for old Santa, we are happy he's come back. Let's go to children to give them present. Dietmar Ross? Alo? Dietmar Ross? Dieduszka? Dietmar Ross? O, zdrazwujcie! A wy dieduszka Maroza nie widzieli? On kudata zaprepastiłsa. Nie widzieli? Ladna. Dieduszka! Snieguraćka? Alo? Snieguraćka? O, zdrazwujcie! Wy maju wnuczku nie widzieli? Tuda pobieżała? O, spasiba. A wy mnie napisali pismo? Nie? Harasho, jak wam przyjedu, małatcy. O, do swidania, z naступающим Новым годом. Dieduszka, dawaj. Skora Nowy God, skora Dietmar Ross pridiot. On podarki nam roznosit i stichy czytać nas prosit. Z naступающим Новым годом. Skoro już jesteśmy w takim mikołajowo-świątecznym nastroju, posłuchajmy piosenek o tej tematyce w języku angielskim i rosyjskim. Posłuchajmy nastrojowej noworocznej piosenki rosyjskiej. Nowogodnie jest siwotnia, nastrajenie. Nam zima czytaje wsuch sticha dwarienie. Narodził się Nowy Год, zapustił się sterła kot. My żywiom z tobą w wiekach i mgnawienia. Nowy Год, Nowy Год, pasu groba miliot, pieśniu starych czasów. On ba svetu nesiot, pus udatnia najdiot, vse, kto verih i ždiot, bo tak čuda čudes, Nowy God. Nowy God, Nowy God, pasu groba idiot, piesniu starych czasów. On ba svetu nesiot, pus udatnia najdiot, vse, kto verih i ždiot,
bo tak ciuda, ciudec Nowy Год. Z nastupajuścim Nowym Godam. Grudzień to przede wszystkim miesiąc, w którym w wielu krajach celebrujemy Boże Narodzenie. Niechaj ta kolęda śpiewana w różnych językach wprowadzi nas w ten magiczny czas i nastrój. Tichaja noc, dziwnaja noc, dremlet wsio, bliźnie spit, w płaga gawieni świataja cieta, cudnym młodzieńcem pełny ich serca. Świąt to czas miłości szczerej, głębokiej i wiecznej. Zapominamy wtedy o urazach i troskach, a piękne uczucie króluje wśród ludzi. Oto ballada o prawdziwej miłości w wykonaniu Filipa. Wonderful tonight.
miłość, wiara, nadzieja. Każdy z nas zna te pojęcia. Oto jak współcześnie wyśpiewują miłość Magda i Filip. Do ostatniej przystani dobiłam, wysiadam, zostaję. Niesie mnie. Jest szum, natłok wrażeń. Szukam zakup, który się okaże drogowskazem. Tym razem niesie tankiem do książek, gazet. Mam przeczucie, muszę uciec w uczucie. Uciec światu, w którym wszystko jest jasne, a ludzie cierpią przez swoje aspiracje. Jedyne takie święte miejsce, gdzie rozum przegrywa z duszą i sercem, a cały ten tercet wypowiada twoje imię. Poddałem się temu, jestem sam sobie winien. To mi nie minie tak szybko, tak łatwo, bo jesteś mą wiarą, nadzieją, zagadką, której nie umiem objąć rozumem. Dlatego mam do niej taki szacunek. Może zwyczajnie brak mi taktu, ale wierzę w ciebie, moje sakrum. Chcę do jednego miejsca na ziemi, gdzie problemy przestają mieć znaczenie. Do być, które akceptują me słabości, do nich pragnę tylko do mej miłości. Jest na ziemi jedno moje małe miejsce, gdzie po zabiciem serca nie liczy się nic więcej. Uciekam tam z całą moją miłością. Wierzę w ciebie, wierzę w moje sakrum. Sakrum bez kontaktu z otoczeniem, oka mgnienie i mogę się przenieść w inny wymiar, pozbawiony pancerza, w który codzienność bezwzględnie uderza. To błogostan, panie, pobłogosław chwilę, gdy każdy problem to błahostka. Ucieka w moje świętości, w objęcia tych, którzy akceptują moje słabości. Rodzina, o której zawsze marzyłem, dom, który był zawsze azylem. Miłość to najpiękniejsze sakrum, więc nie traktuj jej jak kontraktu, który zrywasz, kiedy dzień masz gorszy, kiedy zyski chwilowo są mniejsze niż koszty. Sakrum nie zmieni lekki podmuch wiatru, to źródło, którego nikt nie może zatruć. Chcę do jednego miejsca na ziemi, gdzie problemy przestają mieć znaczenie. Do miejsc, które akceptują me słabości, do nich pragnę tylko do mej miłości. Jest na ziemi jedno moje małe miejsce, gdzie po zabiciu serca nie liczy się nic więcej. Uciekam tam z całą moją miłością. Wierzę w ciebie, wierzę w moje sakrum. Niesie tam, gdzie ja, gdzie najwyższe widzę gwiazdy, a szczęście dają, bo jesteś tam. Niesie tam, gdzie ja, do ostatniej przystani dobiłam, wysiadam, zostaję. Niesie mnie, gdzie ciebie odnalazłam cię. Odnalazłeś mnie. Chcę do jednego miejsca na ziemi, gdzie problemy przestają mieć znaczenie. Do obiec, które akceptują me słabości, do nich pragnę tylko do mej miłości. Jest na ziemi jedno moje małe miejsce, gdzie po zabiciem serca nie liczy się nic więcej. Uciekam tam z całą moją miłością. Wierzę w ciebie, wierzę w moje sakrum. Mówią, że prawdziwa miłość ludzi czyni cuda. Oto Filip w utworze List. Czy przeczytasz go? Tak bardzo chciałbym móc uwierzyć w siebie, zrozumieć własny los. Puste słowa, które nic nie znaczą, nie dla ciebie są.
a nasze serca niechaj nam wyznaczą wspólny dalszy los, bo przecież jest tak bardzo ciebie kocham. Dobrze wiesz, nie zostawię mnie samego tutaj, ja tak bardzo kocham cię. Przecież wiesz, jak bardzo ciebie kocham. Dobrze wiesz, nie zostawię mnie samego tutaj, ja tak bardzo kocham cię. Myślę o minionych chwilach, które przeszły niczym wiatr. Pamiętam, jak po nocach mi się śniłaś, mówiłaś, że to żart. O, puste słowa, które nic nie znaczą, nie dla ciebie są. A nasze serca niechaj nam wyznaczą wspólny dalszy los. Bo przecież wiesz, jak bardzo ciebie kocham. Dobrze wiesz, nie zostawię mnie samego tutaj, ja tak bardzo kocham cię. Przecież wiesz, jak bardzo ciebie kocham. Dobrze wiesz, nie zostawię mnie samego tutaj, ja tak bardzo kocham cię. Przecież wiesz, jak bardzo ciebie kocham. Dobrze wiesz, nie zostawię mnie samego tutaj, ja tak bardzo kocham cię. Przecież wiesz, jak bardzo ciebie kocham. Dobrze wiesz, nie zostawię mnie samego tutaj, ja tak bardzo kocham cię. Niechaj nasza wiara nigdy nie ustaje i pomaga nam zmierzać przez życie wraz z nadzieją i miłością. Prosimy pana dyrektora o zabranie głosu. Na tym zakończyliśmy część oficjalną. Teraz zapraszamy gości tam do gabinetu dyrektora. Natomiast państwo nauczyciele z gimnazjum i uczniowie będą brali udział w drugiej części, czyli w konkursie językowym. Dziękuję bardzo za udział w części artystycznej. Dzień dobry, serdecznie Państwa witam w Zespole Szkół Mechanicznym. W dniu dzisiejszym, 8 grudnia 2016 roku, organizujemy drugi konkurs językowy o Puchar Dyrektora Zespołu Szkół Mechanicznych dla klas gimnazjalnych. Jest to konkurs, w zeszłym roku mieliśmy konkurs z języka angielskiego, w tym roku z języka niemieckiego. Na ten konkurs zaprosiliśmy również naszych gości ze szkoły zawodowej z Krnowa, z Republiki Czeskiej. I również w dniu dzisiejszym razem z tą szkołą podpisaliśmy współpracę, która będzie obowiązywała, jeżeli chodzi o kulturę, o dydaktykę. Już w najbliższym czasie, w przyszłym tygodniu, nasi uczniowie jadą na zajęcia sportowe i tam będziemy grali w pucharze piłki siatkowej. A w przyszłym roku już będą odbywały się zajęcia na warsztatach szkolnych naszych i w Republice Czeskiej, gdzie nasi uczniowie będą odbywali tam praktykę, a uczniowie z Czech u nas na warsztatach szkolnych.